Chciałbym Wam pokazać coś, co chciałbym dzisiaj na ryby przyrządzić, czyli konopie parzone, nie prażone, tylko parzone, czyli jakby gotowane. Do tego celu potrzebne są oczywiście konopie. Ja kupiłem w sklepie konopnym, bo swoje konopie wędkarskie typowo trapera mam u Maćka po prostu w aucie, w terenówce. Więc takie zwykłe konopie. Wsypujemy do jakiegoś naczynia. I to jest tak, 250 gram tej konopi trzeba zalać w około razy 4, czyli litrze wody. Ok, wody dolałem. Ogólnie powiem Wam, że robię to trochę źle, bo według przepisu powinno się te ziarenka moczyć 24 godziny i dopiero zagotować. Ale że ja sobie przypomniałem o tym, że ta mieszanka, którą zrobiłem w tamtym tygodniu, nie sprawdzi się na płynącą wodę, bo te nasiona jednak będą za mocno pracować, za szybko się wypłukają, więc stwierdziłem, że je ugotuję i kiedy one będą ugotowane, to będą po prostu nasiąknięte wodą i będą leżeć na dnie, a nie unosić się lekko i wypływać. Także mimo że ich nie namaczałem, to je trochę podgotuję. Powinno się to gotować mniej więcej pół godziny. Doprowadzić do wrzenia i potem na małym ogniu gotować pół godziny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Efekt pokażę Wam pod koniec. Ogólnie według książki powinny się one otworzyć, takie białe kiełki powinny wyjść. No ale mi już wystarczy, jak ona chociaż, wiecie, opadnie na dno po prostu. Więc będę zadowolony. Zobaczcie, po półgodzinnym gotowaniu elegancka konopia i nawet te białe kiełki się pojawiły, także wiecie, przepis przepisem, a życie życiem, czyli można po swojemu, ja zawsze modyfikuję pod siebie, jak nie mam czasu, jak to, jak tam, to zawsze przerabiam przepisy praktycznie jak coś gotuję i tym razem tak samo było. Podobno ta woda bardzo dobra jest do rozdrabiania zanęty, więc sobie ją też spróbuję odzyskać. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, dzięki tej aurze, dzięki tej pogodzie, chciałbym Wam pokazać sposób na to, żeby wędkować nawet w deszcz. No niestety, wiąże to się z pewnymi kosztami. Pokażę Wam, jak ja sobie z tym radzę. I uwierzcie mi, praktycznie nic nie zmoknie. Tyle tylko co przy rozkładaniu. Wszystko Wam pokażę na filmie. Mam nadzieję, że też coś zmówimy, chociaż robiłem jakiś wywiad tu z kolegami z Wrocławia. Podobno bardzo cienko jest z braniami, z grubymi rybami i ogólnie z żerowaniem. Przynajmniej na tych miejscach, o których się dowiedziałem. Nawet w nocy, w pewnym miejscu we Wrocławiu nic nie brało, także wiecie, a w nocy rybka się jednak bardziej pobudza do żerowania. Parę rybek dosłownie tam złowili koledzy. No zobaczymy. Na razie jedziemy. My jesteśmy w komplecie, cała ekipa. Oficjalni członkowie, oprócz młodej, no bo wiadomo, młoda w domu siedzi. Siema. I będziemy się przeładowywać i jedziemy do lasu. Maciek mówi, że ciężko tutaj teraz będzie w tym miejscu, więc nagrywamy ujęcie. Ej, no bardziej do tych krzaków nie, bo podjedź. Kurwa, tam później wjadę w kolejne. Podjedź do tych krzaków. Nie, kurwa, Bartek, wiem co robię, kurwa, bo tam już mnie, kurwa, ciągnie tam. Nie, no dobra, panikowałeś strasznie. Powoli, powoli. To żebyś w krzaki wjechał trochę. To wygląda stanowisko dajwy. Pierwszy raz w ogóle rozłożyłem do niego podłogę. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Żeby Wam udowodnić, że nic nie zmoknie. Tu się spokojnie mieszczą dwie osoby. Potem nagram już z fotelami ze wszystkim. No i miejscóweczka, dość wysoki brzeg. Będzie trzeba schodzić po rybę. Ale ogólnie podobno rybka pobiera. Tam koledzy siedzą, nie widać ich akurat. Jedziemy. Więc już się rozłożyliśmy częściowo. Przystępuję do mieszania zanęty, tak jak tydzień temu. Super karmel, już kilogram wrzuciłem.
Teraz jeszcze pół. Łowimy we dwójkę, więc robię więcej zanęty. I do tego dodatki. DTX drobny. To jest maków kukurydziany i on posłuży nam do przytrzymania tych grubszych sztuk, jeżeli wejdą. Te średniaki biorą podobno, więc... Zobaczymy, może wejdą te większe za nimi. Epicejna dodaję do tego jeszcze trochę. Też super, super zapach. Polecam. Konopie gotowane. Ale wiadomo, te konopie dodam dopiero na końcu, jak już wymieszam całą mieszankę. Więc dość odżywczo, na grubo. Jeżeli nie będzie tam reakcji jakiejś, to mam jeszcze zawsze awaryjnie trochę ziemi z dokercem. Tutaj z tej konopi odzyskałem jeszcze tą wodę, której była gotowana, więc w niej rozrobię zanętę. Pewnie jej nie starczy, więc trzeba będzie i tak wody zwykłej. Ta zanęta jest świetna na rzekę, bo powiem wam, ma dużo sobie kleju, że tak szybko nie będzie rozmywać. A dzisiaj trochę płynie ta woda, myślę, koszyki spokojnie, 40 z końcami, może 50. Przytrzemy też ziemię z tamtego tygodnia, czy mi się do końca rozmroziła, chyba nie. Nic, przetrzemy tyle, ile się da. Ale mamy do kasy. Hop. Popatrz. No. Moja ulubiona firma, kupiłem sobie taką, ona jest do półeczki jakiś czas temu, zresztą widzieliście ją nieraz na firmie, może nie pokazywałem marki, ale właśnie mojej ulubionej polskiej firmy Match Pro, Hot Color sobie kupiłem, bo zielone też mają rzeczy i czerwone głównie też. W ogóle jest reprezentacja Match Pro teraz w Czechach na targach wędkarskich, też takich dość dużych jak typu rybomania. Słuchajcie, ekotop, taki barwnik, całkiem sympatyczny, czarny, firmy Match Pro. Przyciągniemy trochę mieszankę, przynajmniej tak z wierzchu, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, możemy powoli łapać. Zaraz pokażę wam, jaki robię zestaw. Pokażę wam, jak robię zestaw. Jest dość prosty. Zwykłe z AliExpress karabinczyki razem z koralikiem. Trzeba je nawlekać od tej większej dziurki do mniejszej. Następnie leci stoper. Spróbuję taki patent, co ostatnio zawodnicy z Wrocławia stosują, czyli oddalę koszyk od głównej linki, ponieważ nie stosuję w ogóle strzałówki. Czyli ze 3 stopery. Idąc szybko złączkę, podpinam pod to wszystko. Ogólnie ostatnio zestaw bez szybko złączki mi się bardzo dobrze sprawował. No ale założę ją, jak będzie lipa, to ją po prostu usunę. Wiadomo, minusem takiego zestawu jest zawsze to, że musisz cały czas zmieniać oczka, dowiązywać.
Możesz tylko skracać szybko, no tutaj możesz sobie wachlować, wymieniać tą sztukę. Daj mi ognia. Plecionkę zawsze przypalajcie, żeby właśnie się nie rozwiązała, bo tak to łatwiej jest o rozwiązanie, bo się rozwarstwia, jak się tylko ucina. Zobaczcie. Taki mini troczek się wtedy tworzy, trochę odsuwa zestaw od koszyka. Szypon. Na razie spróbuję tak klasycznie od 18 czynty ownera, tylko że jak nie będzie się ryba dobrze odcięła, to przejdę na krzywulca Mikado, też wam później je pokażę. Dzień dobry. O, przyszedł Maciek. Też wam pewnie je pokażę, ale na razie zobaczymy tak. Myślę, że tak jak mówię, jak już wejdzie na ten zestaw, to będzie to ryba konkretna. Ja sobie zawsze przytrzymuję taką przyponówkę między nogi, daję. Wyciągam sobie haczyk. Wiążę z żyłki Robinson Cup. Pięć, sześć razy ja zawsze daję, nie więcej. Oplotu. Pyk, pyk, pyk. Zawsze starajcie się obracać żyłkę przed łopatkę, jakby od strony kolanka. Tak się lepiej ryba zacina, zdecydowanie. Czyli taki przypon 70 cm. Robimy jak najmniejszą pętelkę, żeby się zestaw nie plątał. Podpinamy pod naszą szybką łączkę. Ja nie będę dzisiaj nęcił, czyli od razu łapię. I tak właśnie wygląda mój zestaw dzisiejszy. Nic skomplikowanego. Macie. Darmowo. Taka. Pierwsza rybka. Od początku są praktycznie dania. Tego mi brakowało, powiem ci, taki grzeczny feder, hardkorowy, wiesz, ciężkie kosze, płynąca woda, nurt, wiesz, zadyma, śmieci na haczyku. Lubię takie coś. I co? Jest ryba? A jest. Adik? Jest, pierwsza rybka. Brani miałeś? No.
Jakbyś się nagrał? Nagrał. Grubo. Ale widzisz ochotkę. Teraz takiego kurwa, nie wiem, kilo 20, ponad 40. No. Na razie największy ile miał Adrian? 20 parę, nie? Co ja pierwszego złapałem. Może. Zakładam tak. Dwie ochotki, jeden biały i czerwona pinka. Ja przecież ten kombinuję. Ten hej, hej, hej. No skurwa, człowieku. Może zooma zrobię. Sandacz amerykański. Czekaj. Pokaż to. Ale się fajnie nastroszy, tak. Czekaj. O. Jest? No. Widoczny? Tak. Sandacz amerykański. Słuchajcie, jazgarze biorą. Blokują haczyk. Branie widać. Nie wiem, kurczę, czy to Jokers jest... O, branie mam, kurde. Łe, przez tego już... Jeszcze branie straciłem przez tego. No i słuchajcie... O, branie. Tu nie mam tej szybko złączki, powiem ci, mam bezpośrednio lecionkę z żyłką. Jest elegancko. Takie ło. No. Przynajmniej biała ryba, a nie jakiś jazgarz. Brawo ty. Ja zgadzę się z nimi. Nie. Ale on taka. Ale na tej cyklu nie wygrałem, że nie wyczę się właśnie. O, takie kurde płaciowe, wiesz? Z kubanko. Co? Jest? Nie, chyba nie. Co? Pipa? O Boże. Jest, siedzi. Jest? Adik? Ło, na wydrę, tak? Ło, odważny jesteś. Dzisiaj biorą średniaki. Małe właściwie to dla szczęścia. Może, że jest zabawa. No, to więcej ryby białej dzisiaj na to. Ej, bronię ma, ziomek! Ej, teraz już masz rybę, słyszysz? Auto stoi. Dawaj, tnij, to już jest. Co? Nie zacięło się? Na samą czerwoną pinkę płotka podchodzi. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscówce takiej, gdzie nie każdy może wjechać.
Ja mam pozwolenie, jak widać, na tym załatwione w nadleśnictwie. Także my możemy tutaj wjeżdżać sobie. I w tym roku będzie dużo filmików. I w tym roku myślę, że z tych miejscówek będzie dużo filmików. Połamania. A powiem ci, zanęta na pewno, kurde, robi robotę dzisiaj. Jest dobra, tylko że coś nie chcą te większe, coś dzisiaj jakby ich nie było. Ale chińska zupka to będzie nasz klasyk. No. Ciepła zupka. W ogóle to cięcie trzeba zrobić. Żyjemy zupki chińskie na tym. Pewnie będzie dużo hejtu, że to niezdrowe i tak dalej. Już jeden zresztą kolega zhejtował, ale no nie wiem, jakoś tak. Tak mi smakują zupki chińskie, że. Raz w tygodniu to nikomu nie chyba się nic nie stanie, nie? Zobaczymy. Ogólnie ta kuchaneczka, to powiem ci, coś musimy coś pomyśleć o jakichś lepszych, bardziej skomplikowanych daniach na przyszłość. Adik. Idzie ciepło, zrobimy sobie leczo. No, o. Dziękuję. Rybki takie małe, dużo jazgarza, nie chcą współpracować. A jak się woda wygotuje teraz. Dobra, dawaj. To. No a jak? Ja mam krótko. Mówisz, nęcisz, donęcasz. No tutaj już dawno nie patrzyłem, to pewnie tu nic nie ma. Co ty? Jazgasz? No, jak widziałem na szczytówkę, widzisz, to ja to się dała radę. Ja mam jakąś rybę. Na mnie jest ruch w kamerze. Gdzie? O, kolejny. Zmieć na haczyk może już, co? To dobry jest, dobry. A to druga już. Co jest? Druga ci się śpiewa. To już druga godzina, ja. O, jak druga to. Betonowy. Widzisz? Ale jest. Masz coś? Że to nie arda. I kolejny. Tak zwany żeton. Ale zawsze coś. Ale przywalił, nie? I cicho siedział. No. Nie wiem.
Kurde, to mi powiesz, że oszukuję. Nie no, było takie piękne branie, że no co ty, nie masz ryby? Ja. Co? Duży? Brawo ty. Ło, ale idzie. Wow. Ej. Powoli, nie na hama. Nie chcę wyciągnąć go z ptaku. Nie. To podejdź tam i spróbuj go tak. Musisz zejść na dół i go wyciągnąć do podbieraka. Bo tak go to go zerwiesz. Taki. Ale największy dzisiaj. Jaką? Browninga 440. Też długą. Zasadową. Ale silniejsza, dużo silniejsza. No dobra, to ja za nią dałem. Ile ty dałeś za swoją? No ile? Dobra. No ile? No dobra. No powiedz. No dobra, no. A ja dałem za swoją. No dawaj. Okej, okay, super. I do siaty. Ile dałem za nią? Także pora na jakieś podsumowania tego wędkowania z Maćkiem akurat, bo on niestety... On was tutaj zabrał. On was tutaj zabrał. Przywiózł, bo inaczej się nie dało. No. I łowił gdzieś dalej, po prostu do tego nie ma nagrań jego ryb. Ale też złowił parę ryb, jednego leszcza, kilo 20 gdzieś na oko. My, bardzo drobne ryby, jazgarzy, trochę jazgarzy. Trochę małego leszcza, takiego żetonowatego, trochę podrośniętego. Ale nie ma krąpia, który tutaj zawsze trochę był. Trochę krąpi miałem. Ty właśnie... Nie było krąpi, no ja złapałem dwa krąpie tylko. Na ileś tam kilkanaście leszczy złapałem tylko dwa krąpia. No, także zaraz ujęcie ze zbiorówki, zrobimy parę zdjęć i się zwijamy. Tak. Nagrywa się dalej, nie? Teraz się nagrywa. No nie wiem, czy to ważenie wyszło. No co ty? Ale chyba 100 było. Bo deszcz kapnął i wyłączyło chyba. Nie wiem, którego momentu. Co ty gadasz? Ładze jest, 200 było. Tu mamy taką ładną skarpę. Zobaczymy, jak Maciek podjął wyzwanie. Poszedł jak dziki.